W ramach programu Centrum Inicjatyw Twórczych w Centrum Kultury i Sztuki zrealizowano projekt Muzykuj bez ograniczeń, skierowany do osób w wieku powyżej 30 lat. Finałem przedsięwzięcia był koncert, w którym z profesjonalnym zespołem wystąpiły osoby wyłonione w castingu. Muzykuj bez ograniczeń to projekt skierowany do osób po 30, po 40 lub jeszcze starszych, które lubią śpiewać czy grać na instrumencie, ale nie mają możliwości rozwijać swojej pasji i pokazać się szerszej publiczności. Koordynatorka projektu Julia Mielczarek zaangażowała grupę doświadczonych muzyków, trenerkę wokalną Karolinę Kornas, żeby przeprowadzić casting i przygotować koncert. Do projektu zgłosiło się ponad 30 muzycznych pasjonatów. Po przesłuchaniach wyłoniono 9 osób, które potem zaproszono na warsztaty i próby przygotowujące do występu na scenie głównej Centrum Kultury i Sztuki. Było to 7 wokalistek, 1 wokalista i 1 gitarzysta. Inicjatywa jest generalnie bardzo ciekawa. Nie ma za dużo takich inicjatyw w Tczewie dla ludzi, powiedzmy już trochę w starszym wieku niż dzieci. No chyba to jest podstawowy powód. Granie w domu jest ciekawe, ale zawsze warto sprawdzić się gdzieś indziej. Gram w większości piosenek, staram się grać tak na tyle, na ile potrafię. Oczywiście zespół jest profesjonalny i bardzo pomaga w tym. Czy myślisz, że ten występ w czymś ci pomoże? Czy może osoby, które tutaj spotkałeś na próbach, zachęcą cię i być może, będziesz grywał częściej w jakichś różnych konfiguracjach? Mam nadzieję, liczę na to. Czy będę grywał częściej, to tego nie wiem. Oczywiście to się okaże. Natomiast na pewno pomoże mi w rozwoju własnym, jakimś muzycznym. No, olbrzymie doświadczenie. Jest to bardzo, bardzo ciekawe i bardzo fantastyczne doświadczenie po prostu. Nie na co dzień takie propozycje pojawiają się dla osób w tym wieku. Dlatego zainteresowałam się tym projektem i przystąpiłam do castingu. Jaka atmosfera przygotowania do tego koncertu? Fantastyczne, bardzo ciekawa osobowość każdej osoby, która występuje. Jesteśmy zupełnie innymi osobami, wykonujemy na co dzień zupełnie inne zawody, czym innym się interesujemy, a muzyka jest taką dziedziną, która jednoczy nas wszystkich. Także to jest to piękno i to, co nas tutaj dzisiaj sprowadza, czyli koncert. Muzyczne zaduszki, jest on poświęcony nieżyjącym polskim artystom, zarówno autorom tekstów, jak i wykonawcom. Wiem, jak zimno potrafi być, gdy wszystko jest ze szkła. Przebój Manamu, kocham cię kochanie moje, zaśpiewała Sylwia Wysocka. Z innym utworem wykonywanym przez Korę Jackowską zmierzyła się Marzena Franczak. Wielkie hity Tyle słońca w całym mieście oraz Dni, których nie znamy zaśpiewała Katarzyna Ciosek. Na koncercie wystąpił także wokalista Piotr Kajut. Zaprezentował utwory z repertuaru Chłopców z Placu Broni oraz Czesława Niemena. Barbara Pustkowska-Różycka zaśpiewała wzruszającą balladę zespołu Dżem. Następnie Joanna Płaczkowska interpretowała przebój Seweryna Krajewskiego Uciekaj moje serce, do którego tekst napisała Agnieszka Osiecka. Na śniegu dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd. Wielkimi brawami widownia nagrodziła występ Kamili Bałdowskiej za wykonanie utworu Radość najpiękniejszych lat Anny Jantar. Finałem koncertu było wspólne wykonanie przeboju Maryli Rodowicz Niech żyje bal oraz na bis utworu Nic nie może wiecznie trwać.